Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na analizę partii z 2003 roku, gdzie to 13-letni Magnus Carlsen. Wygrał swoją pierwszą partię z arcymistrzem. No tak, nieco spoiler, ale to jest raczej do przewidzenia, gdyż pierwsza jego wygrana to taka historyczna wygrana z arcymistrzem angielskim o nazwisku Ward, Ward, coś w tym stylu. W każdym razie, Magnus Carlsen popisał tutaj się ciekawymi zagraniami, trochę odniosę się do Garego Kasparowa podczas partii. No i może przejdźmy od razu do rzeczy. D4, tak właśnie grał trzynastoletni arcymistrz, no przyszły arcymistrz, skoczek F6, posunięcie C4, posunięcie E6. Skoczek na C3 i goniec na B4. Widzimy, że mamy obronę Niemcowicza na szachownicy. Wybór jest tutaj duży ze strony białych. Można zagrać Hetman C2. Przypominam E3 system Rubinsteina, i można też zagrać skoczek F3, jak to zagrał przyszły Mistrz Świata. Posunięcie B6 ze strony czarnych. Teoria: tutaj staramy się wyprowadzać gońca na aktywną diagonalę. Goniec zagrywa na G5. Fajnie wiążemy skoczka, ale od razu jest tutaj atak pionkiem. No i teraz trzeba się zastanowić, czy wybicie na F6 jest dobre, czy odejście jest dobre jedno i drugie tak naprawdę jest w porządku, tutaj Karlsen decyduje się na goniec H4, dostaje od razu G5 no plus jest taki, że oczywiście zepsuliśmy troszeczkę strukturę przeciwnikowi, to znaczy nie wybiliśmy niczego tylko te pionki się bardziej wysunęły, ale to jest wszystko naturalna sprawa i goniec stanął sobie na polu G3 skoczek dzięki temu może od razu zagrać na E4, atakować razem z gońcem punkt C3, no więc trzeba to obronić grając Hetman C2, tu widzimy, że od razu jest atak na skoczka, więc goniec B7 tego skoczka spokojnie broni no i mamy taką typową sytuację ja myślę, że osoby grające obronę Limcowicza są tutaj zadowolone no Magnus tutaj oczywiście zagrywa posunięcie E3, bo tak trzeba trzeba starać się ustawić gońca na D3 i powinno być wszystko w porządku goniec zbija teraz skoczka na C3 i pionek zbija na C3 no takie wybicie gońcem tutaj jest z jednej strony odpowiedzialne, ale z drugiej strony jest to dobre zagranie, bo psujemy tak naprawdę strukturę pionków i czarnymi możemy się dosyć fajnie za chwilę ustawić. Jak można byłoby na przykład czarnymi zagrać, bo czarne tutaj w ogóle zbiły tego gońca. Można by było na przykład próbować grać posunięcie D6, i na przykład po koniec D3. No, większość osób prawdopodobnie zagrałaby ruch F5. Ruch F5 byłby nieco podejrzany. Tutaj należałoby mimo wszystko wybić teraz tego gońca. Już mówię dlaczego. Jeżeli ruch F5 by nastąpił, możemy spróbować grać białymi d5. I niech nas to nie zmyli, że tu oddajemy pionka na d5, to po wybiciu i goniec wybija na d5 jest skoczek d4. Okazuje się, że białe tutaj już łapią wiatr w żagle, dlatego że atakujemy bardzo mocno punkt F5. 5 i za chwilę mamy podparcie pionkiem na F3 i ten punkt po prostu on padnie. Nie, jest, nie jesteśmy czarnymi w stanie go obronić. Tam do, dobieramy się potem gońcem na przykład na G6 atakując króla. Za oddanie pionka dostajemy aktywną grę i to się wszystko zaczyna rozwiązywać nawet po wybiciu tutaj gońca HG powiedzmy goniec bije na G2 nic to nie zmienia, bo wieża H2 starajmy się to troszeczkę spróbować wyobrazić i następnie tam zbijamy na F5 powiedzmy gońcem czy Koczkiem. No w każdym razie tutaj arcymistrz wiedział co robi i w tej sytuacji postanowił wybić gońca i teraz następuje ciekawy ruch ze strony białych, no bo większość z nas jak to zwykle bywa wybiłoby właśnie pionkiem na G3 z H, żeby otwierać linię tutaj dla wieży i to się wydaje świetne. No ale jak to bywa właśnie w szachach, Magnus prawdopodobnie podpatrzył jedną z partii z Kasparowa. Ja już teraz nie sięgnę pamięcią, nie pamiętam dokładnie jak to było, z kim Kasparow grał taką partię, że właśnie większość, 90% zawodników by zbiło prawdopodobnie HG w partii z Kasparowa. A tutaj właśnie Magnus wybija pionkiem z F i sytuacja się nieco powtarza. Ja nie potrafię przytoczyć teraz partii, którą grał Kasparow, ale kojarzy mi się bardzo dobrze, że też Kasparow takim pionkiem wybijał. To jest takie antyszachowe zagranie, z tego względu, że psujemy sobie strukturę i pionek wybił od, cen od centrum, nie do centrum są jednak plusy tego, aczkolwiek tutaj silnik wskazuje na pozycję lepszą dla czarnych, ale plus jest taki, że ta linia F może dobrze zadziałać w pewnym momencie w tym momencie to jeszcze się nie dzieje, no ale już przed, tutaj Magnus tak naprawdę stara się arcymistrza troszeczkę wybić z rytmu, tak mi się zresztą wydaje to znaczy on gra, Magnus gra swoje i wierzy swoim posunięciom mimo młodego wieku, już ta siła gry była no znacząca, 2385 ranking, no to jest ranking Niezły moi drodzy w wieku 13 lat. Hetman na G5 z atakiem na piona, no i Hetman D2, Skoczek na C6, Goniec na D3. Każda figura wyjść musi, jest przygotowanie do Roszady i Skoczek zagrywa na E7. No to jest posunięcie, myślę, że niezłe z jednej strony, bo Skoczek tu w centrum dobr, dobre ma zasięgi, dobrą obronę, i jeszcze do centrum może coś tam spróbować szarpnąć. No i po Roszadzie tutaj czarne grają ruch F5. Powiem tak, czarne grają te pozycje bardzo dobrze. To nie jest tak, że tu gdzieś jest jakiś błąd. Tutaj nawet silnik wskazuje nieco lepszą, przyjemniejszą pozycję, właśnie to dla czarnych. No i teraz posunięcie takie, można powiedzieć, też dla nauki, dla dobrego zrozumienia pozycji. Jeżeli mamy jakąś słabość, to starajmy się ją wymienić. Jedna z nich to jest pionek na A2. Więc Magnus zagrywa A4. Po tym ruchu, jak już analizowałem wcześniej te partie, to stwierdzam, że właśnie Magnus jednak pozostawił w sobie tego typu posunięcia. On często, znaczy mi się często pojawiają w jego partiach takie posunięcia typu A4 czy H4 z próbą od razu szybkiego zagrania A5 i rozbicia tutaj tej struktury pionów. W tej sytuacji, oczywiście. Po ruchu A4 roszada została zagrana przez czarne, ale co by nastąpiło, jeżeli czarne by zagrały A5 i stanęły na przekór, tutaj naprzeciwko pionka? Jak należałoby się zachować? Otóż nie, nie widzę nic łatwiejszego i logiczniejszego jak wieża AB1 z planem na przykład C5. Tak, ja bym sobie zaplanował, ale też jest ciekawe zagranie na przykład d5 w pewnym momencie, i to jest taki ciekawy ruch, który próbuje rozbić strukturę pionków i zaatakować pionę K, pionka na f5, ale po ruchu d5 i na przykład tam roszada również można szalone posunięcie spróbować c5. Znaczy takie plany tutaj mniej więcej można by było stosować, ale poszło inaczej. Po a4 roszada oczywiście od razu zostało zagrane a5. I teraz czarne zagrywają ruch d5. To posunięcie już jest nieco korzystniejsze dla białych. No dlaczego? Patrząc logicznie też na te pozycje, zwróćmy uwagę, że mamy zdwojone pionki, a czarne grając ruch d5 bez żadnego problemu białym pozwalają na rozszczepienie tych pionów, co jest no, korzyścią jakby nie było. Tylko, że tutaj Carlsen jeszcze tego nie czyni i zagrywa hetmanem na e2. Dlaczego zagrywa na e2? Otóż z jednej strony może, planuje zagrać w przyszłości może goniec. a6 z próbą wymiany może wybić i z próbą zagrania przede wszystkim e4. I Hetman do tego się przydaje, schodzi też z diagonali g5 d2. No dobra. Czarne zagrały królem na G6 i teraz wieża A na E1. Wzmocnienie troszeczkę tutaj akcji po linii E i nie wiedzieć czemu ja tego na przykład nie rozumiem, czarne zbiły od razu tu pionka. No dobra, wydawałoby się, że jak król zagrał tutaj i teraz wybijają czarne, to wygląda to logicznie, bo jak go niec odbija, to już nie uderzamy tutaj w króla. Tak to bym sobie tłumaczył. Lecz można by było w tej pozycji na pewno czarnej mi troszeczkę przytrzymać grę w centrum. I na przykład zagrać c6. Tylko kto o zdrowych zmysłach zagrałby taki ruch blokując gońca? No właśnie. Arcymistrz tutaj nie wiem, czy zlekceważył Magnusa Karsena, aczkolwiek no, za dużo sobie, myślę, tutaj pozwolił. No dobrze, zobaczmy jak to poszło. Po wybiciu, po wybiciu nastąpił ruch skoczek d5. Moi drodzy... Jest to bardzo poważne przewinienie i to jest bardzo duży błąd czarnych. Dlaczego? Znowu dlaczego? Co tutaj się w tej sytuacji e, dzieje? Otóż e, ten skoczek ma ochotę zbić pionka na c3 stępem i zagrać na pewno na e4. Takie plany można tutaj stosować. Drugi plan może być taki, że wieża AE8, żeby pilnować pionka E6, wskoczyć skoczkiem na, F, na F6 i zająć piękną placówkę na E4. Jak gra teraz Magnus Carlsen moi, Carlsen? moi drodzy, 13 lat i ten zawodnik tutaj podpisuje się niezłą akcją. Można zatrzymać materiał, spróbować znaleźć to posunięcie. I uwaga, ruch E4 zagrywają białe. Hmm. Bardzo ciekawe posunięcie. Stara się tutaj rozbić strukturę pionków, no ale jest wtrącenie na C3 i bicie na C3 jest kolejnym poważnym błędem. Wydawałoby się, że to jest dobre, no bo przecież skoczek atakuje Hetmana i atakuje stępem pionka. Co grają białe? Białe grają subtelnie. Hetman C2. O co tutaj chodzi? Moi drodzy, od razu powiem, że w partii goniec zbił na e4 i Magnus wziął figurę. I partia się toczyła dalej. Ale sprawdźmy, dlaczego ten skoczek nie zbił na e4. No niektórzy złapią się pewnie za głowę. Ale moi drodzy, tutaj się pozycja sypie jak domek z kart. Totalnie, totalnie. Gdyż goniec zaczyna e, bić strukturę pionów e, no, na tyłach przeciwnika, można by rzec. I pionek f5 ma ogromne problemy. Skoczek na... E4 również będzie miał ogromne problemy, jak spadnie pionek z F5 i Hetman atakuje pionka C7. Przykładowy wariant tej pozycji, który sugeruje silnik wieża AE8, no to Hetman zbija od razu na C7, atakując od razu gońca, dając szacha. W tej sytuacji, jeżeli Hetman E7, to jest bardzo prosta gra wybijamy wybijamy skoczek F5 z widełkami. No wieża wybija i na przykład goniec F5. Totalnie wygrana pozycja białych. Nie zważamy też na to, że tutaj pionek wybija, bo te pionki zdwojone później się bardzo łatwo oczywiście ciężką figurą atakuje. W tej pozycji oczywiście byłoby wszystko w porządku, ale na przykład mogłaby wieża zagrać na E7. W porządku niby jest to posunięcie, ale też przegrywa bo hetman E5 z szachem po król H7 wystarczy zbić skoczkiem na F5. Zobaczcie, pionek E6, F5 y, zostały zbite i pozycja się kompletnie sypie. Tu nawet nie ma co dalej analizować. Wisi skoczek na E4, y, atakujemy wieżę. No nie ma, nie ma tutaj chyba y, co dalej patrzeć. Bardzo łatwa wygrana białymi. Ok, jak w partii poszło? Po Hetman C2, no właśnie zbił goniec, czarne postanowiły oddać figurę za dwa pionki, Hetman wybił i wieża A na E8, jakże ważny ten pionek był, dlatego wieża tego piona broni. Magnus od razu wybił na B6, AB i teraz jest, zadajemy sobie pytanie, jak grać dalej? No bo z jednej strony zobaczcie, skoczek na H4 jest nieco zamrożony. On nie może wrócić na F3. Nie jest w stanie się przebić przez taki ruch H3, bo zawsze H5 tutaj pod, podważa pionka G4. No i tak też nie może za bardzo zaatakować. Więc teoretycznie, e, może czarne były. Może nie wiem, czy zadowolone z tej sytuacji, ale e, wierzyły jeszcze na pewno, że e, wytrącony skoczek z gry może już nie wrócić do tej gry, nic bardziej mylnego. Moi drodzy, w tej pozycji można robić dużo opcji przełomowych. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba się zająć w takiej sytuacji, mniej więcej w takiej sytuacji, to znaleźć aktywną figurę przeciwnika, starać się ją wymienić, gdy mamy figurę więcej. No to wszyscy wiemy, że goniec jest aktywną figurą, więc starają się białe to wymienić. Najpierw goniec na b5 z atakiem na wieżę, wieża e7 i goniec c6. Wymiana jest nieunikniona bicie na c6 hetman zbił na c6 i tutaj atakujemy pionka na e6 a jak zaatakujemy pionka na e6 albo go podważymy pionem z d5 to potem osłabi się punkt gdzie skoczek będzie miał już pole do popisu wieża zagrała na f6 hetman na c3 i wieża z F na F7. Tak naprawdę czarne już stoją w miejscu. I teraz posunięcie D5 z odsłony tutaj mamy szacha. I teraz Hetman zagrywa na F6. Moi drodzy, w tej sytuacji większość z nas prawdopodobnie by zbiła Hetmana na F6 z próbą wymiany. Ale im więcej wymian, tym tak naprawdę czarne mają szansę te pozycje zremisować. No bo białe tutaj spokojnie o remis, no, są spokojne o remis, powiedzmy. I tutaj trzynastolatek zagrywa Hetman E3. Moi drodzy, gwóźdź do trumny, tak naprawdę, bo yy, nie potrzeba wymiany hetmanów, gdy mamy taki piękny atak tymi ciężkimi figurami. O co chodzi? Przede wszystkim grozimy zbiciem pionkiem na, pionka na e6, a następnie skoczek bije na f5 i wygrywamy partię. Czarne zbiły pionkiem na d5 i teraz następuje bardzo łatwa, miła dla oka kombinacja. Proponuję zatrzymać materiał i poszukać opcji dla białych. Jedna z możliwości to właśnie skoczek F5, moi drodzy. Tutaj jest do wzięcia wieża. Hetman zbił skoczka, wieża zbiła Hetmana, wieża zbiła Hetmana. Bardzo ważne wtrącenie teraz: bicie na F7 i wieża bije na E3. No, mamy taką nietypową końcówkę. Wieża, tutaj są trzy piony wolne. Na szczęście nie tak bardzo za, zaawansowane te pionki. Kto pierwszy, ten lepszy. Posunięcie d4, wieża e4. No i atakujemy pionka i na g4 również. Posunięcie c5 ze strony czarnych. I teraz bardzo ważna rzecz. Niech nas pionkożerstwo tutaj nie zgubi. Bicie pionka nie przegrywa oczywiście białymi, ale po co kusić los, jak należy przede wszystkim. Zaangażować króla w końcówce. To jest ważniejsze. Jeśli tutaj wieża odcina króla, czarny król nie jest w stanie dogonić swoich pionów, pomóc swoim pionom, to angażujemy króla swojego do gry. Król F6, król E2, posunięcie B5, król D3. Jesteśmy już bardzo blisko. Król zatrzymuje dwa pionki. W tym momencie nastąpiło H5 i wieża E8. Moi drodzy, czarne się poddały. Magnus Carlsen wygrał swoją pierwszą partię w życiu z arcymistrzem. No myślę, że. Cóż, no taka partyjka, no, no chyba ładna, tak mi się wydaje. Uczy nas na pewno wiele. Kilka fajnych motywów było. Wieża oczywiście tutaj idzie na te pionki z tyłu i będzie je za chwilę próbowała zbijać. Moi drodzy, serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.